No to już ten. No, aha, no to, to no, słyszeliście, cztery. że mówiliśmy o czterech etapach. O trzech? Czterech. A, że Teraz czwarty niby. Ale czwartego właśnie nie wiem, czy zdążyłem już do niego dojść. Znaczy, wąs jest teraz. Aha. Więc no. jest trochę tak, jakby był czwarty, nie? Ale nie wiem, czy mentalnie się oddaliłem od trzeciego siebie. A to ciężko powiedzieć, bo jeżeli tak, pierwszy, pierwszy ty to byłeś e, pierwszy ty solowy, drugi ty to było na przykład Carly Tak. Trzeci ty to jest druga, tak? No nie, wydaje mi się, że jestem ja po programie przed płytą, Aha. potem ja po płycie, mhm. potem ja jako Kerli i teraz jestem po drugiej. Ale wydaje mi się, że ten po kerli i po drugiej to jest raczej ten sam. Że to się zlepia? Zlepia się. A mój kolega z redakcji Maciek Kancerek napisał w recenzji, że twoja druga płyta zaczyna się tam gdzie się skończyła pierwsza. O, e, czyli, że jak gdyby ten, to, to przejście jest takie wyjątkowo płynne i, 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 i Też rozmazane. Tak. Też tak myślę, że raczej bezpośrednio się to łączy. Nie? Że nie e, ale trochę ci się zawirowało y, y, przy tym takim płynnym przejściu, bo pamiętam, jak żeśmy w maju, w maju chyba, rozmawialiśmy, jak dzwoniłem do ciebie i to wtedy mi na przykład opowiadałeś o, y, o, o tym, że chciałbyś taksty marysi peszek mieć na tak. płycie. Y, co, o, no dobra, to co się stało, że nie ma jej? Yy, bardzo chciałem i cieszę się, że w sumie, bo powiedziała mi wtedy, że żebym sam spróbował napisać. Aha. I możemy się ewentualnie spotkać na zasadzie takiej inspiracyjnej i trochę technologicznej, że hmm. podpowiedziałabym mi, Marysia, jak ten. Yy, Taka konsultacja trochę. Tak, dokładnie, żeby. Jak, jak to u niej wygląda, jak, jak pisze i w ogóle, ale nawet takie spotkanie się nie odbyło, nie zdążyliśmy, bo w międzyczasie obejrzałem film yy, o Amy Winehouse i, i to mi wystarczyło w sumie, żeby spróbować samemu i wierzyć w to, że dam radę. tam Amy powiedziała, że wiesz, że nie można ufać artyście, który sam nie, nie pisze. Faktycznie przykład. tam pada takie zdanie, no. Jak mówię, nie do końca się w, tym jest, w sumie z tym tak z zgadzam, bo też szanuję artystów, Którzy nie, nie, jeszcze nie piszą na przykład swoich tekstów, ale i tak robią to, w sensie śpiewają i, i piszą piosenki bardzo dobre. Ale i tak mi się podobało to zdanie i jakoś mnie tak, mnie osobiście zabolało to. Więc pomyślałem, że trudno, spróbuję sam. Ty, ale to już w sumie dochodzimy do takiego momentu, że to trzy kobiety cię popchnęły w stronę pisania tekstów. Tak. Trzy? No. Amy, Marysia i kto jeszcze? No i ta, z którą mieszkasz. A, tak, no tak. <laughs> To tak, można powiedzieć, że mocny miała też wpływ na teksty. To prawda. Ale kurczę, to potrzebowałeś aż trzech takich potężnych bodźców, żeby uwierzyć w to, że jednak potrafisz trzymać długopis i że to ma sens? No, no to wygląda w sumie. No. Chociaż po angielsku to czułem siłę wcześniej, a ale po polsku jakoś nie wierzyłem w to. No i teraz. Jedna, druga i trzecia osoba powiedziały ten, że. że żebym spróbował i spróbowałem, i mówię, dobra, no jest, jest spoko, nie? Mhm. Lubię. A to wiesz, jak my rozmawiamy o polskim, angielskim i tak dalej, rozprawmy się z jedną plotką. Bo słyszałem, yy, że yy, 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 przy debiucie pierwszy w ogóle taki materiał, jaki zaniosłeś do, do wytwórni, to był w ogóle anglojęzyczny. Nie? Tak. I ktoś tam wtedy powiedział: Ej, stary. Znaczy, w sumie to młody. Stop, nie? Czekaj, musi być coś po polsku. A ty nie, nie, nie. I tak jakoś się stało, że jednak jest. Tak? To, to naprawdę tak było, że ty na począt, pierwotnie to w ogóle chciałeś uniknąć polszczyzny? Oczywiście. Nauczony jakby pisania tekstów w zespole Carly gdzie nie było polskich, chociaż w sumie był jeden, ale był przypadkiem i był Regę, więc w ogóle. Nie wiadomo, czemu go mieliśmy w repertuarze, ale yy, to tak pisałem też swoje rzeczy po angielsku nie I, i tak naprawdę długo utrzymywałem takie przekonanie w sobie, że ta pierwsza płyta debiutancka w sensie solowa będzie yy, anglojęzyczna. I jak jakoś tak pod koniec prac dostaliśmy sygnał, żebyśmy spróbowali po polsku to zrobić. Yy. I potem był taki taki jeszcze, wiesz, mocniejszy, że tak powiem, docisk na ten temat i, no i w końcu zostaliśmy przekonani z Bogdanem, żeby spróbować. I spróbowaliśmy, na szczęście Karolina pisała te teksty, mhm, więc było tak domowo i nie czułem się źle z tym wtedy. Ale Karolina to wtedy też nie był przypadek, tak? Bo przecież znaczy ty byłoś, wcześniej się pojawiłeś na płycie Karoliny. Tak. Ale to było. Czekaj, jak to czasowo wyglądało, ta płyta? Bo to jest ta okładka z taką ręką, prawda? Już nie pamiętam tytułu, chyba tej tak, płyty Karoliny. To też nie pamiętam. Tam. Ja, przepraszam Cię, ale tych płyt jest tyle, że. Ale to, to jak to czasowo było? To było gdzieś chyba wcześniej. A ta płyta... Za dwa To lata przed Twoim. Tak. No tak, tak, ta. bo to było chyba po pierwszym y, programie moim. Aha. Y, Karolina się odezwała. Poczekaj, bo ty, ty, kurczę, to bo teraz sobie uświadomiłem, że Ty Karolinie wypukałeś też trochę muzyków. No, to prawda, mam dużo muzyków, którzy grali z Karoliną. Ty, To ona ma taki plakat Dawida pod siadło nad ścianą i rzuca w niego lotkami. Wiesz, tych. <laughs> prawda, chociaż nie. Ale eee, czy znaczy możliwe, nie, nie byłem nigdy w, w sypialni. Serio, jest spokój, w którym nigdy nie byłem, mimo że w tym mieszkaniu spędziłem tyle godzin w życiu. I możliwe, że dlatego tam nie mogę wejść, że tam faktycznie jest, jest taki plakat. On tam odreagowuje. Ale widziałem takie rzutki i dziury w ścianie dookoła. Mhm. Czyli Ta, to tam, na... tam wisiałeś. Nie, no, nabijam się, ale y, to w sumie fajna, fajna relacja z tego wyszła. W sensie relacja taka interpersonalna między, między dwoma twórcami. Bo teraz to nie wiadomo, kto kogo napędza. Tak. <śmiech> <śmiech> tak sobie czytam to wszystko teraz, wiesz, sorry, układa mi się to we jakoś na, na żywo i na gorąco. A poczekaj, bo jeszcze o trzeciej płycie, o której gdzieś kiedyś wspomniałeś, powiedziałeś, że a propos tego języka polskiego, angielskiego, że ten układ to w ogóle ci jakoś dosyć pasuje i że prawdopodobnie to, to będzie kontynuowane. A nie nie, nie, nie je, żeby na przykład zrobić wszystko po polsku? Nie, chyba nie. Czułbym wtedy, że zamykam się w jakiś sposób. Możliwe, że to są jakieś moje takie ambicje wyjścia poza nasz kraj muzyką. A więc jednak. Możliwe, ale nie wiem, czy tak jest do końca. Tylko, że czuję, że jakoś tak bym zrezygnował z czegoś, nie? Że chciałbym pisać po polsku na pewno i myślę, że więcej będę pisał, bo, bo sprawia mi to teraz przyjemność już nawet. Ale. Jakbym zrobił całą płytę po polsku, to jakby świadomie bym zdecydował, że ona jest tylko tutaj. Mhm. A nie chcę tak myśleć, chcę myśleć, że nie ma jakby podziału i granic, że, że robię muzykę po prostu i może kiedyś uda się z nią wyjść gdzieś poza. A czynicie jakieś ruchy, specjalnie używam liczby mnogiej, w tym kierunku, aby spróbować gdzieś wypłynąć tam po, po tamtej stronie odry? Nie. Nie no, tak, coś tam się dzieje chyba, ale średnio to wychodzi na razie. Za słaba muzyka, wiesz. No proszę cię. No wiem, żartuję, nie wiem. Bo akurat muzyka, znaczy dobra, to wróćmy teraz do drugiego solo. Eee, to znowu sobie przypominam tę naszą rozmowę właśnie chyba z maja, no prawie na pewno z maja i wtedy eee, mówiłeś, że z Bogdanem eee, Siadać, opracowywać te pomysły, które powstały zespołowo. To też było tak. w sumie taką trochę nowością, bo przestałeś być takim gościem, któremu ktoś akompaniuje, tylko faktycznie się zbudował, zespół zawiązał i jakoś tam się skonsolidował. E, I e, wtedy powiedziałeś, że Wasze wizje się tak raczej średnio pokrywają, te muzyczne. Mhm. Ten efekt, który teraz wszyscy znamy, to jest bardziej Twój czy bardziej jego? Czy, czy, gdzie, gdzie ten środek ciężkości został? Najgorsze pytanie. Sorry. <laughs> Nie wiem, wydaje mi się, że no, jak miał szczerze mówić, to wydaje mi się, że tak. 60 do 40 jest na, na rzecz producentów płyty. Mm, bo. Jakby w tylu różnych źródłach tworzyliśmy mm, kompozycje na, na ten album, że ja byłem w bardzo wielu miejscach gatunkowo i stylistycznie, a trzeba było z tego wybrać jeden tylko nie i, i oni musieli to zrobić. Więc ostatecznie, mimo tego, że oczywiście, że wiesz, musiałem to poczuć i, i cieszyć się tym, jak to wygląda, to wiele kompozycji zmieniło swój kształt. Y przez to, żeby mogły być wpasowane w całość i, i po prostu spójnie brzmiały z, w całości. Yy. Więc myślę, że, że znaczy, akurat cieszę się z tego, no bo tak to by było dość yy, tak no niespójnie, no najprościej mówiąc. A są jakieś takie gatunki, których. Yy... O Które się ocieraliście przy, przy pracy nad, nad płytą, a finalnie one się jak gdyby nie, nie znalazło odbicia w materiale, który trafił na płytę. A których ci brakuje, których trochę ci szkoda, że, ich, że one się nie znalazły? Znaczy, to nie tak właśnie, że mi czegokolwiek brakuje, bo wiem, że to zrobię po prostu sobie sam jakoś później. Ale, ale ocieraliśmy się na przykład bardzo dużo było takich elektronicznych rzeczy, które robiłem gdzieś tam w dwuosobowym składzie i, i one były bardzo inne od tego, jak teraz płyta wygląda. Nie? Bo teraz w sumie wiele osób podkreśla, że jest bardzo taka organiczna, analogowa, wręcz właśnie, że żywa, że wszystko tam, że właśnie tej elektroniki nie ma prawie w ogóle. A kiedy te pomysły powstawały, to było właśnie nawet tak bardzo mocno, jakieś autotuny, Yy, wszystko z klawisza, w MIDI, jakieś takie rzeczy, potem trzeba było to kwantyzować w ogóle. Więc dużo było takiej yy, no zabawy przy tym. Mało, znaczy dużo graliśmy na instrumentach też, ale, ale to wszystko było bardziej takie mm, sklejane i, i w ogóle. A, a później się okazało, że na żywo to graliśmy wszystko w innej trochę aranżacji. To ja się akurat cieszę, ja też. szczerze mówiąc. Ja też. W ogóle ja mam te... bardzo dużą frajdę, wiesz co, ze słuchania tej płyty na takim poziomie muzycznym, że sobie traktuję Ciebie jako instrument towarzyszący muzyką, czy zespołowi. Mhm. Kompletnie nie, 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 nie osadzam sobie Ciebie w centrum i, i sobie słucham E, na przykład gitar, e, bardzo fajnie, wiesz, czy tam szczotkowania po strasznie no. fajne tam są, tam jest mnóstwo takich y, bardzo, bardzo przyjemnych zabiegów, takich, a kurde, nie chcę ci cukrzyć, ale takich szlachetnych, o. Znaczy w sumie to nie tobie, bo to nie ty no grałeś. Właśnie. No właśnie. To mogę. Ja coś tam zagrałem też, nie, ale, ale faktycznie możesz słodzić, myślę, że Bogdanowi, Danielowi, którzy to produkowali, to oni mm. Oni bali o to, żeby wszystko było gdzieś tam takie dopieszczone i... Aha. A to trochę nie jest tak, że to, co jest na płycie, to jest nagrane trochę mm, na takim lekkim hamulcu ręcznym, zaciągniętym, że widziałem fragment na żywo tego, co zrobiliście w trójce. Hmm. No i to się od razu zaczęło z takim solidnym pierdolnięciem, no po prostu hmm. pełne brzmienie, takie wiesz, no, ten wachlarz się od razu otworzył e, i to chyba znacznie bardziej niż jest na płycie. Wydaje mi się, że taki był też nas, nasz zamysł, zwłaszcza, że jeżeli wszyscy robiliśmy płytę właśnie całym zespołem, to na próbach zauważaliśmy, że odtwarzanie tego dokładnie w takiej wersji, w jakiej to nagraliśmy, nie ma trochę sensu. Nie? Że trzeba dodać właśnie dużo więcej na koncertach i zrobić z tego jeszcze więcej, żeby to było bardziej dynamiczne i bardziej jakieś tam żywiołowe po prostu, żeby Osoba, która słuchała płytę na koncercie, przeżyła jakieś nowe emocje. A było to trochę trudniejsze, przez to, że faktycznie wszyscy to nagrywali, wkładali w to mnóstwo energii w studiu, żeby wymyślić dobre partie, zagrać je odpowiednio dobrze i w ogóle. Więc potem jeszcze dodać do tego elementy też dużo było kombinowania z tym, żeby to urosło bardziej. Ale wydaje mi się, że i tak, płyta jest. Nie, nie powstrzymywaliśmy się, będąc tam. Chyba najbardziej słychać to nie w analogu czy w byrdzie, ale też nawet w tych spokojnych kompozycjach. Chyba nie, nie pojawiła się taka myśl, że może przesadzamy czy coś takiego. To, wiesz, to bo na przykład złość, w kontekście Twojej płyty teraz złości mnie, czy w zasadzie to nie, nie powinno się mówić Twojej, tylko waszej, no bo to mimo wszystko. I tutaj jest takie drobne tak. nieporozumienie. A drugie drobne nieporozumienie, albo większe nieporozumienie, które mnie trochę złości, to jest to, że te płytę się wrzuca do kategorii pop. A. Szczerze? Wpienia mnie to. Serio? No, ja nie wiem. No, jakoś pop tak dawno przestał być już tylko popem i tak mocno łączy się z innymi mm. gatunkami, że teraz już. Wszystko można powiedzieć, że jest muzyką popularną i ciężko w sumie. No albo rozrywkową, to jest jeszcze tak. zabawniejsze. No, tak. A to słyszałem, że jazz jest muzyką rozrywkową. No a jak? No tak. To Pewnie tutaj. Że... No tak, no ale, że jak studiujesz na przykład muzykę rozrywkową, no to że jazz i to mhm. ten, a, a potem, że muzyka rozrywkowa i, i leci te, te przeboje w radio. To a... nie mają wiele wspólnego z jazzem. Mhm. No, wydaje mi się, że to takie gatunkowe. Mnie to nie boli. Mi to nie przeszkadza. Chociaż podoba mi się, że tobie to przeszkadza. No bo wiesz, co. Bo, czy ostatni raz, kiedy w ten sposób bym użył z, określenia pop w stosunku do muzyki, która jest w jakiś. Mm, taki. aranżowana w taki sposób, aby nie schlebiać najniższym gustom, to był nie wiem, może Michael Jackson, tak? Gdzie to no. faktycznie. to Wtedy się mówiło, że to jest król popu, no tak. ale jak się posłuchało tego, co, co, co stoi za jego wokalem, to tam były no tam przez, przez super historie, nie? No, to tak. no nie ma, tylko że wtedy chyba pop był czymś innym, no. Dzisiaj pop się kojarzy jakoś tak. No mi się, się źle kojarzy. kojarzy. Mi też raczej źle się kojarzy. Chociaż jak tak myślę, jak myślę w sumie o polskim popie, to tak i w, jak widzę artystów, którzy są charakteryzowani jako członkowie muzyki pop, mhm. no to są takie dysproporcje tam, ewidentne. Że jest wielu artystów, których bym powiedział, że tak, to jest pop, ale później bym powiedział, że to nie jest pop. Chociaż. Kurde, ale to jest problem z definicją, no. co? Tak. To ja... to tak samo jest. Jeszcze chyba większy jest z alternatywą, do, do której czasami pewnie by, by, byli, były, były jakieś osoby, które próbowały cię wrzucić. Mm -hmm. e, no, no bo w zasadzie alternatywa teraz trochę zastępuje, ten pop, o którym no tak. my myślimy, że e, o którym my, my kiedyś mówiliśmy, że, że, że to jest popem. E, to pojawiają prawda. się jakieś takie zupełnie idiotyczne określenia, których ja sam zresztą używam, bo to jest dosyć wygodne, jak nie wiem, szlachetny Pop. <toddź> no? <toddź> tak. Co, a, czyli my robimy szlachetny? No, no to na pewno. to szlachetny. na pewno. Albo na przykład jest jeszcze jedna taka rzecz. Yy, alternatywny pop. O, to też jest taki oksymoron. No tak. Trochę tak sobie sam zaprzecza w trakcie, nie? Ale no, ale no to trzeba się ewoluować. No to, to wiadomo Boże. że. Chociaż są takie gatunki, które zostają na zawsze sobą i łatwo raczej określić, czym to jest. No, na przykład grunge. Tak. No to chyba. Można. Słyszysz? O, grunge, mhm. albo metal, jakikolwiek, to też... Power, power metal. Tak, ja w sumie nie wiem, ale albo reggae też, raczej czuć, jest reggae, mhm. jest okej. Okay. Okay, Chociaż to jeszcze się tam nam rozpływa. Nie no, no wiadomo. G generalnie. Musi. A dlaczego mówisz, że masz problem z tym czwartym etapem? Teraz chciałbym wrócić do tego. Aha. Znaczy chyba po prostu jakoś tak, wiesz, nie, nie, nie zmieniło się na tyle wiele, w moim życiu, bo każdy z tych przeskoków między naszymi rozmowami był naprawdę taki solidny, nie? Pierwsza płyta, nie wiedziałem w ogóle, co się wydarzy i, i zrobiłem z Bogdanem coś, moim zdaniem, bardzo przyjemnego, ale w ogóle nie wiedziałem jeszcze wtedy, co ktokolwiek na ten temat powie, czy będzie tego słuchał i w ogóle. Później spotykamy się, kiedy odebrałem cztery Fryderyki i... Boga ci wykrakałem. Tak. I raczej przyjemnie. Bardzo fajnie. Jestem tam taki wiesz, rozochocony. A potem spotykamy się. A wtedy mówisz, że masz dosyć, pamiętam, że masz dosyć Dawida podsiadło i tak. zawieszasz go gdzieś na kołku, chyba takie stwierdzenie padło. Tak to <laughs> pamiętam. I teraz masz ochotę trochę powydzierać ryja i w ogóle się tam. W, 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 wypróć. Tak. No i jest Kerli i jest Francja, jest piękny śnieg, mhm. czapka i kurtka, i siedzimy i gadamy, robimy zdjęcie. Ja jestem już, jak serio widzę ten trzeci filmik, zwłaszcza, że na mnie w takiej chronologicznej kolejności, to... to widzę, że w ogóle mnóstwo się tam wydarzyło rzeczy, nie? Że jestem już... w ogóle spokojny i... i że... miałem tak, że na początku byłem spokojny, ale przestraszony. Potem byłem bardzo podekscytowany tym, co się dzieje i w ogóle taki bystr oki, załóżmy. Potem... Yy... Ja zostawiłem ekspres, przepraszam. Potem jest już Kerli i jestem znowu spokojny, ale już niewystraszony. Już wiem, że mogę robić muzę bez, bez jakiegoś tam poczucia, że, że nie wiem co robię. Ty, a nie, na przykład nie boisz się takiej sytuacji, że za chwilę, yy, no bo to u ciebie to tempo yy, takiego życia artystycznego to jest dosyć szaleńcze, że ty za chwilę będziesz yy, tak jak opowiadasz teraz o tych emocjach, że byłeś podekscytowany, ale tam trochę się bałeś, potem, że jesteś spokojny, ale coś tam, że w pewnym momencie dojdziesz do takiego potwornego dla artysty słowa, że się robisz znudzony, hmm. że za co się kurna nie weźmiesz, to wszyscy klaszczą, smokają, <grym> że jest w ogóle o, o Jezu, nie? I, i, I w pewnym momencie przyjdzie taki, taka chwila, że kurwa, no co ja mam jeszcze zrobić, no że jak gdyby po co? Na razie się nie boję. Na razie robię cały czas coraz lepsze rzeczy i yy... wiem, że są po prostu ciekawsze. Boję się, znaczy. że skończy się paliwo, tak? No bo, hmm. jak gdyby, bo, bo, Możliwe. No bo to... takim paliwem jest uznanie fanów, tak? które się pojawia i potem ta rzesza ich rośnie. Hmm. To jest yy, nie wiem, taka przychylność prasy, nagrody typu Worek z Fryderykami. Hmm. Yy, no, mnóstwo jest takich rzeczy, które napędzają, tak? ale one się yy, no tak jak ołówek. No, yy, no jasne. No i pewnie się kiedyś, może już teraz nawet yy, skończy to taka wiesz, złota pasta. Zwłaszcza, że teraz yy, nie jest tak, to nie jest takie oczywiste, że ta płyta jest dobra dla wszystkich. i... i... Kurna, no złoto po, jak, nie, po miesiącu. No to tak. E... No, gratuluję. Ale gminy. wiesz, czytałem jedną złą recenzję. A, pojawiłaś! <śla> tak. I co, a co w niej było? Ale znaczy wyniosłeś takiego, że faktycznie. Nie, to niestety sam hejt był. Mm. Nie wiem. Chyba pan nie lubi mnie. No, no to wiesz, Bo to ten... Chciałem przeczytać coś takiego, wiesz. Że, że nie fajnie. A przeczytałem, że w ogóle, że bez sensu i w sumie bardziej nie lubi tych ludzi, którzy lubią mnie, niż mnie. Tak mi się wydaje też. Ten pan. To dziwna definicja. Recenzji w sumie. No bo to właśnie mała recenzja jest. Zatem jest 15 zdań, tak jakby napisał ktoś na necie w komentarzu. To, i to okay. oficjalna recenzja, niby. No to słabsze faktycznie trochę. A to cię muszę też y, trochę zmartwić, bo tak jak ci wtedy wykrykałem worek Fryderyków, no. tak teraz mi się wydaje, że akademicy, y, jeśli cię nominują, to i tak stwierdzą, że ten podsiadło to już tyle ma że to jemu już wystarczy, to teraz spróbujmy pomóc komuś innemu. I że to, wiesz, żeby cię to nie załamało, nie? że nie wrócisz Spokojnie. znowu tam, żebyś sobie nie robił kolejnej półki na Fryderyki. Trochę mi się przykro teraz zrobiło. Ale... ale wiesz, szczery jestem. <laughs> nie, spoko. To nawet ja jakiś czas temu, nie wiem, ale jakoś tak powiedziałem, że może podświadomie dążę trochę do tego w celu zabezpieczenia właśnie tej mojej frajdy z tego, co się dzieje, to może podświadomie robię takie rzeczy, przez które większość ludzi mogłaby mnie jakoś pociągnąć w dół trochę, nie? I skrytykować i powiedzieć, że w sumie to już nie jest to samo, że już nie jest tak fajnie, bo wydaje mi się, że no, szybko się przyzwyczajasz do komfortowych sytuacji. No, do dobrego to się człowiek szybko przyzwyczaja. No. I, I myślę, że trochę zrobiłem takich w sytuacji, chociaż też nie wiem. to... Ja też pamiętam, jak żeśmy rozmawiali, nie wiem, czy to było we Francji, czy gdzieś później, to jak gdzieś rozmowa zeszła na temat płyty, którą wówczas miałeś gdzieś tam daleko w głowie, to ty już wtedy mówisz, że yy, że bardzo ci zależy, i to trochę nie do końca rozumiem, dlaczego, że bardzo ci zależy na, yy, na tym, aby twoja wówczas zapowiadana, czy niezapowiadana płyta wzbudziła spore kontrowersje, że ona nie będzie taka łatwa do łyknięcia przez wszystkich, że trochę hmm. masz to już w dupie, że nie, nie chcesz tak, a interesuje cię takie, pójście trochę pod włos, pod prąd. E, takie w poprzek oczekiwań, tak? no bo A. każdy sobie, e, tak ja sobie to teraz może nadinterpretowuje, że ludzie sobie oczekiwali, żebyś nagrał taką płytę, którą już nagrałeś. Nie? Mhm. No bo to jakby tego się oczekuje od to, gwiazd. Tak, to nie ma sensu raczej, żeby tworzyć to, co się już zrobiło i trzeba raczej się rozwijać, i wydaje mi się, że na tej pójdzie słychać rozwój. Chociaż jeżeli miałem takie zdanie, że, że chciałbym zrobić coś kontrowersyjnego gdzieś tam na siłę wręcz, to. To nie wydaje mi się, że żebym to zrobił. Wydaje mi się, że ta płyta i tak jest przyswajalna. Nawet jeżeli to jest pierwszy kontakt ze mną dla kogoś, to, że to nie jest coś, co może go wystraszyć i, i coś, po czym powie, że wow, to jest już na pewno alternatywna muzyka, i w sumie nie chcę tego słuchać, bo nie rozumiem. To jest i tak wydaje mi się dość proste, żeby to poczuć i zrozumieć. Myślę, że dopiero jest przede mną ta płyta, po której większość. Złapie się za głowę i powie, no to już widać, poszedł mi gdzieś w las. Na pewno to będzie taki moment, kiedy, nie wiem, kiedy Śwanów się na przykład odwróci i powie, że to nie jest ten Dawid, którego pokochaliśmy. To, to może być taki papierek lakmusowy Fajne. i nagle, wiesz. Fajne, to ja lubię. Yy, tak filmowo mi się kojarzy taki scenariusz, więc mi się podoba. Chociaż, no. śmiesznie, usłyszałem, trzeci dzień z rzędu słyszę papierek lakmusowy i nie wiem, co to jest. Jest, jest papierek latmusowy. Nie, ale widziałem to w kontekście tym, w którym ty użyłeś, i mhm. wiem o co chodzi, Aha. ale nie, nie chciałbym się Papierek latmusowy to jest taki ten. Yy, yy, to jest faktycznie papierek, to jest z reguły taka tasiemka, którą bada się kwasowość lub zasadowość ja, to to. czegoś. Nie? I to jest yy, no, taki. Używa się tego jako synonimu. No tak. e, takiej takie kontrolki, jak gdyby pewnego pomiaru. wyczułem wyczułem, bo tam różne tak, właśnie były takie zaogniane momenty i że o, ostatnim papierkiem lakmusowym jest to... A ten, to już zapomniałem, dawno w szkole byłem, już widzisz. Ale bo to też chyba jest mało używane. Znaczy no. zostało w języku te potocznym jako coś. Jest parę pewnie takich konstrukcji, e, że one funkcjonują już tylko w języku, a w rzeczywistości no zostały zastąpione, nie wiem, czymś innym. Czymś nowocześniejszym, współcześniejszym. Eee, a, a odnośnie współczesnych, nowoczesnych rzeczy, eee, David Bowie, w styczniu czekasz? Super. Eee, nie, chyba nie. Może powinienem i kiedyś zmądrzej będę śledził. Ale nawet nie widziałem tego Blackstara, tak? To jest mhm. ten pierwszy numer. Eee, jeszcze nie widziałem. Ale lubię, wiesz. Aha. Jakby z, wiem I, i, i znam wartość, ale jeszcze nigdy nie, nie pozwoliłem sobie, żeby spenetrował mnie do końca. Znaczy, wywołała mi się jego postać, dlatego że. <śmów> Nie śmiej się. <śmów> <śmów> dlatego, że mówiliśmy przed chwileczką o tym, że pociągać taki scenariusz, że jakaś tam część fanów się a odwraca, ta, że tak, do, dokonujesz an, jakiejś wolty. Dużo, On miał measure. takich wolt, wiesz, no, fikołków po prostu przez całą karierę zrobił ileś. I, a chciałbym do tego takiej wolty potencjalnie, która przed tobą gdzieś takiej ostrej. Wrócić, bo powiedziałeś, że podoba ci się taka wizja, że część fanów się odwraca. Tak. A czy to nie jest tak, że bardziej atrakcyjna jest taka wizja nie tych odwróconych fanów dotychczasowych, tylko tych, których potencjalnie mógłbyś do siebie przyciągnąć? Ja bym poszedł jeszcze dalej. Ja, ja myślę, że dla mnie chyba najbardziej pociągające jest to, że. Ci, którzy by odeszli, w pewnym momencie zdadzą sobie sprawę, że w sumie przecież jest ekstra i to jest Aha. cały czas dobre i potem wracają i mówią Przepraszam stary, ty jesteś doskonałym geniuszem. Kurna, a ty, ty jesteś trochę okrutny wobec ludzi, którzy <noise> ciebie słuchają, wiesz? Bo masz takie dosyć plany wobec nich, wiesz... Yy... No, no dam ci kopa po to, żebyś wrócił szczęśliwszy. Nie wiem, to <noise> ty wiesz, że tak lubię też gadać głupoty w sumie, a ostatecznie wydaje płyty, które są... Przyjemne. Myślę, że ta nawet moja dla mnie rewolucja wewnętrzna i pójść w ogóle pod prąd będzie czymś totalnie właśnie takim zmieniającym yy, wnętrze, a, a dla ludzi to będzie no spoko, jest, jest cały czas ok. Myślę, że długo jeszcze zanim zrobię coś takiego totalnie bardzo hardkorowego, ale to... Znaczy, ja będę miał poczucie, że ta następna, która wyjdzie, to tak, ale to nie chyba jeszcze. A ty często masz na przykład poczucie, że jesteś źle rozumiany, artystycznie? Że nie. jesteś źle interpretowany? Artystycznie nie, raczej. A prywatnie to się nie dziwię, bo sam wprowadzam dużo niedopowiedzeń i dzisiaj już chyba cztery razy powiedziałem, że tak, i kończąc zdanie powiedziałem, że nie, więc współczuję od razu. No to na szczęście nie musimy spisywać tej rozmowy, tak? więc. <ścoughs> nie. <ścoughs> Kurde. Czego ci życzyć w takim układzie? Bo to zadaję ci chyba czwarty raz to pytanie. I tak? sobie... No, bo tak mam wrażenie, że, yy, że już kiedyś ci, ci je zadałem. I, i skoro ty sensiczny. oglądasz yy, te. Oglądam. E... To współczuję ci w ogóle, że je oglądasz. <laughs> to, co to przykro mi. <laughs> ale ale kiedyś sobie zadam trud i sprawdzę te końcówki i zobaczę po prostu, co, jak się zmieniały te życzenia. Hmm. Nie wiem, nie pamiętam teraz, co powiedziałem wtedy, ale. To jest świetnie. Powiem, że zdrowia i. No, w sumie. Zresztą sobie radzę jakoś. Mhm. To, tam, to są rzeczy, które są, miną. tam, Tak, to, to. I żeby następna rozmowa była, wiesz. Ciekawa. Tak ci się nie podobała. Znaczy, z mojej strony, jakoś czułem, że bardzo się cieszyłem, że się spotkamy i pogadamy. A... Ja też, bo ja lubię. Ja też bardzo lubię. i... Najciekawsze, znaczy, te Fryderyki były jakiś taki najciekawsze, chyba miałem Ale to dużo... Byłeś wtedy styrany strasznie, o. bo ja pamiętam, że tam była taka kolejka, Ta. wiesz, wszystko to pytanie na Fajne. kolację i wszystko, nie? I Ta. każdy tam pytał się o, o, o to samo, a no... Na następnej po prostu, wiesz, lepsze miał flow. No dobra, a to kiedy się spotkamy? Zobacz, o co się pytam tak naprawdę. <laughs> e no to troje, jeszcze chwilę, bo tak... Myślę, że marzec 2017. O kurde. No, trzeba się przygotować do wojny. No dobra, to cierpliwości wam wszystkim życzę, a to mi dziękuję.